Spaghetti de plastik. Muszę tutaj zrobić takie wcięcie, żeby to ładnie siadało na szlifierce. Bardzo ostrożnie. Co tu się dzieje? Ale popełniłbym gafę. Jeszcze troszkę. O jeden, a ma być dokładnie 2-2. No jeszcze ciutkę. No, jest idealnie. Dobra, spróbuję tak, bo coś kurczę brzydko wychodzi ten otwór. Kurwa mać. No słuchajcie, muszę ten wytaczak zmienić na coś innego, bo zaczyna topić materiał, no nie chcę to iść tak ładnie, jakbym chciał. Spróbuję tym, to mi uratowało dupę, jak ten próbowałem toczyć poliuretan. No, jak zmieniłem kąt, to poszło. Jak ładnie i gładko. Na szerokość idealnie, jeszcze tylko trochę głębiej. No, wygląda to ładnie. Idealnie. I słuchajcie, nie ma praktycznie prawie... Super, jestem zadowolony. Wystarczy, to w zupełności wystarczy. Zobaczcie, siedzi ładnie. Musi być w osi do środka, więc teraz stoczymy tą część. No to lecimy. Dałem dość mocne przybranie. Ale to się ładnie zwija. O! Spaghetti. Jaki tym razem? Plastik? Spaghetti de plastik. O kurde. Nożyczki. Ale fajnie to wyszło. Podoba mi się ta fakturka. To jest gładkie, ale ma taką... Taki jakby... Sztuczne włosy. No to lecimy. O, ho, 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 ho. Ale fakturka jest takim ciekawa. Dobra, teraz jedziemy standardowym nożykiem wykończenie, bo z boku dał mi bardzo ładne wykończenie. A, i na wykończenie, słuchajcie, dam dużo mniejszy posuw. No to jedziemy. O, ta wygląda dużo lepiej. Naprawdę jest ładna powierzchnia. Ale włosy, takie włosy. Powierzchnia jest przecudna, gładziutka, lśniąca, ale ja to przyspieszę, nie potrzebuję tutaj taki, to będzie papier ścierny. Dobra, zdejmijmy to, zobaczymy jak wyszło. No, jestem zadowolony, tam w środku jest trochę tej farfloci, ale one wylecą. No nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował. Zobaczcie, trzymam to w jednej ręce. Bałem się siły żyroskopowej, że będzie to wyginać rękę, ale zobaczcie. Działa super. Kurczę, no i tyle problemów z tym było, ale pasuje. Jestem mega zadowolony.
No i detal odcięty. Teraz go tak złapiemy i trzeba go będzie tutaj rozwiercić. No dobra, to spróbujemy tak, milimetr po milimetrze i może coś z tego będzie. Będę musiał cały projekt skrócić, bo no, nie wjadę tak głęboko, jakbym chciał, więc będę musiał go skrócić. Aż kurde. Teraz to sobie przy pomocy kła naprostuję. Dobra, z kłem trzeba będzie to odcinać. Głupi byłem, że o tym nie pamiętałem. Cały czas człowiekowi mówią, podpieraj konikiem jak długi element. I dupa, człowiek ciągle o tym zapomina. Postaram się to zrobić na wyższych obrotach. Widzicie, mówili, podpieraj kłem. Z kłem działa. Kurczę, bez kła zrobiłem fejla, ale na szczęście niewiele się zepsuło. Dobra, niestety teraz podpierać nie mogę, więc będę musiał bardzo delikatnie. To będzie trwało lata. Chyba nie. Już doszliśmy mniej więcej dotąd. Powoli to idzie. No ale idzie. Zobaczcie, już niedużo zostało. Z tak pół centymetra, więc teraz będzie... Teraz muszę być ostrożnym, żeby przypadkiem tutaj tego nie uderzyć. Wydaje mi się, że to już koniec. Wiecie co? Obejrzę, jak to wygląda w środku, bo też nic nie widzę. Zaznaczę sobie, że to było tak. Może uda mi się to ładnie później ustawić. Żadna precyzja w środku nie jest mi potrzebna, ale chciałbym, żeby jakkolwiek to choć trochę tam wyglądało, żeby było w miarę równe. To nie musi być w żaden sposób precyzyjne. No, może przyjadę jeszcze raz? Nie wiem, czy to widzicie. To jest, mimo wszystko, trochę sprężynuje. No i kurczę, jest ciepły, czyli nagrzało się trochę. No, powiem wam szczerze, jak na pierwszą taką tulejkę i taką długą, to wyszło całkiem nieźle. No to przejazd wykańczający ostatni. Uwaga i posuw stop, dojadę ręcznie. No to już jest koniec. Kurczę, mam nadzieję, że tego nie zepsułem. Sama końcówka jest jakaś taka... Kurczę, nie, początek jest przepiękny, końcówka jest jakaś taka chrupowata. Nie wiem, co jest grane. Kurczę, wydaje mi się, że z tego powodu to jest takie chrupowate. Więc zamocuję to jeszcze raz i wyjadę. Teraz pora 3 mm frezem zrobić takie nacięcie.
Super. Dwa otwory i szczelina na papier ścierny. Teraz musimy zrobić to, co zablokuje papier w środku. No, to jedziemy dalej. No. I tak to wygląda. Kurczę, no teraz chyba wypadałoby to sprawdzić. Słuchajcie, na szlifierkę i jazda. Uwaga. Są ma leciutkie bicie. Znaczy czuję to. To jest dość mocno stające, leciutko bardzo. Podejrzewam, że trzeba by skrócić tutaj te łby. I może dla przeciwwagi dać tutaj coś z drugiej strony, ale zobaczę. No to będzie działać w imadle. Pierwszy test, uwaga. No, włącz się. No słuchajcie, idzie i to pięknie. No muszę minimalnie zlikwidować te bicie, bo to jednak trochę bije. Skrócę te śruby i powinno być ok. Działa to! Kurczę, teraz mi się poluzował papier, ale już długo pracowałem. Nie niszczy się specjalnie ten papier. Jako prototyp, kurczę, no wydaje mi się, że całkiem fajna sprawa. Robotę zrobiło. Ja bym miał szlifierkę z regulowanymi obrotami, to byłoby super. No, coś pomyślę, wiecie? To działa, nie mogę powiedzieć, że nie działa. Do wyważenia, myślę, warto byłoby dodać jakąś śrubkę z dwoma nakrętkami z tyłu. Może tak zrobię, może się wtedy wyważy, bo jednak minimalnie ma bicie i nie jest to związane z tym, że nie jest to centrycznie, tylko ma bicie spowodowane przeciwwagą. Czuć jak leciutko szarpie, jednak te parę gramów robi różnicę przy tych obrotach. Słuchajcie, do projektu tego mojego narzędzia dokupiłem sobie taki kit. To jest regulator obrotów silnika elektrycznego. Bardzo fajna, prosta sprawa. Jestem ciekawy po prostu, czy będę w stanie zrobić coś, co będzie sterować obrotami w tej szlifierce. Instrukcja jest prosta, myślę, że nie będzie problemu. Powiem szczerze, spodziewałem się ciut większej regulacji. A to maksimum. Super. Okej. Stary Zelmer, ale jary. Działa to. Element zrobiony, tu będzie otwór wiercony, więc nie może być tu wypukły. Kurczę, jestem zadowolony, no ja pierniczę, jednak to działa. I to jak ładnie idzie, aż się nagrzało. Ale pięknie idzie. Kurde. Idę po następne.
kurczę, szybko poszło. Gotowe. Lecimy z koksem. Uszkodziłem tutaj. No, zadra się zrobiła. No może też pójdzie. Działa. Kurczę, działa. Jestem zadowolony, słuchajcie. Udało się, a byłem święcie przekonany, że to będzie dupa jakaś. Ja pierniczę, mam problem z głową. To szybko nawet idzie. Jest naprawdę fajnie. Jestem zadowolony, naprawdę na maksa. Kurczę, fajnie. Jednak projekt można... Jednak zaliczam to do projektów udanych. Już myślałem, że będzie klapa, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że fajny film i wam się to wszystko podobało. Dzięki, że byliście. Lajkujcie, subskrybujcie, to mnie motywuje. I do następnego.